Dziewczyny, dobra, musimy zorganizować jakichś ludzi. Idziemy. Czekamy nad Bałtyckiego Centrum Kultury. Nazywam się Beata, ale wszyscy na mnie mówią Bożena, Bogna, tudzież Pochodne. Więc nie opowiem wam mojego snu ostatniego, ponieważ nie pamiętam go, ale chciałabym opowiedzieć najgorszy sen mojego dzieciństwa. A więc było to strasznie przerażające, ponieważ nie pamiętam przede mnie nawet, ale śniło mi się, że samoloty miały takie garaże, które były idealnie przystosowane do danych samolotów. I nie było nawet milimetra odstępu. A więc pewnego cudownego dnia weszłam sobie do takiego garażu i nadleciał samolot. Chciał zaparkować tam. I zostałam przez niego zgnieciona. Więc to był tak, to był najgorszy sen mojego dzieciństwa i w moim życiu ogólnie. Dziękuję. Do widzenia. Witam, mówił na mnie Pędzel. Opowiem wam o swoich snach. Ostatnio śniło mi się czterech nieznajomych, ale jednym z nich był polski aktor i niestety więcej snu nie pamiętam. Naprawdę nie wiem, co mi się śniło, bardzo rzadko pamiętam swoje sny. Pamiętam jeszcze przedostatni sen, jak śniła mi się moja przyjaciółka, która teraz jest za kamerą i machała mi z kolejki, która akurat przyjeżdżała koło miejsca, w którym rozpalałam ognisko. Dziękuję, to było na tyle. Cześć, jestem Agata. Chciałabym opowiedzieć wam mój ostatni sen. Oczywiście jak zwykle śnił mi się koszmar, podczas którego spadałam z szybu windy i to może w tym śnie odzwierciedlały się moje lęki, ponieważ nie lubię jeździć sama windą. Cześć, nazywam się Julia i opowiem wam mój wczorajszy sen. Śniło mi się, że na żywce sobie robiłam kulczyka w ogrodzie igłą do szycia. To nie było dosyć przyjemne, ale nawet krew mi nie leciała. Rano, gdy opowiedziałam o tym mamie, powiedziała mi, że mi tylko taki pomysł nie przyszedł do głowy, bo mnie chyba bym zabiła. No i bardzo ten sen w sumie mi się podobał, bo chciałabym mieć tam kulczyka w tym miejscu, tylko może żeby nie było robione igłą do szycia. Dziękuję, to na tyle. Cześć, nazywam się Monika i chciałabym wam opowiedzieć o moim ostatnim śnie. Otóż śniło mi się, że moje dwie koleżanki, Paulina i Natalia, ukradły mi telefon. Często mi się też śni, że wpadam w przepaść. Ostatnio też śniło mi się, że zrobiłam sobie kolczyk w nosie, także dziękuję. Cześć, nazywam się Klaudia i ostatni sen, jaki pamiętam, to był, jak miałam chyba 10 lat. I śniło mi się, że byłam na wsi u mojego taty i byłam tam z moją koleżanką i siedziałyśmy sobie u mnie w pokoju i czytałyśmy książki. I nagle do mojego pokoju zaczęła przychodzić jakaś mumia. I jakbyśmy zobaczyły, to zaczęłyśmy krzyczeć. Biegłyśmy do innego pokoju i w nim na rogu był zawiązany w jakimś sznurku z kubidu i w ogóle ta cała panda z tej bajki. I myśmy zaczęły biegać po całym domu i wyszukałyśmy różnych rzeczy, żeby ich ratować. I potem wzięłyśmy jakiś nóż, rozcięłyśmy ten sznurek
I nagle, nie wiem, Velma, czy jak ona tam się nazywała, dała im jakieś skumichróbki i oni zrobili tą mumię i w ogóle było śmiesznie, ale jak miałam 10 lat, to było trochę straszne. No i to był mój sen, który był głupi. No, dziękuję. Cześć, nazywam się Mariamka i z wielką chęcią opowiedziałabym wam mój najciekawszy sen, albo najgłupszy, ale prawie w ogóle nie pamiętam moich snów. Jedyny, który mi się przypomina, to taki, w którym zamieniłam się w kota i nie mogłam się przemienić z powrotem w człowieka. I niestety sen się na tym skończył. Dziękuję bardzo, do widzenia. Cześć, nazywam się Ania i opowiem wam mój sen, który raczej zaliczał mi się do koszmarów, ale jak dla mnie było w nim coś fajnego, takiego tajemniczego. No i szłam kiedyś ulicą, wszystko było jakby tak w sepi. I zauważyłam, jak mężczyzna rąbie jakąś kobietę na żywca siekierą i schowałam się za samochód, żeby on mnie nie zauważył. I jednak znalazł mnie i potem kazał mi chodzić za sobą i patrzeć, jak morduje innych ludzi. No i tak, nie wiem, tak z 3 razy może popełnił takie przestępstwo. Aż w końcu ja zdeterminowana i już zdenerwowana na niego zamordowałam go nożyczkami w moim własnym pokoju. I ostatnie, co pamiętam, to jak ten mężczyzna leżał w kałuży krwi. Dziękuję, do widzenia. Hej, jestem Paula i chciałam powiedzieć o moim ostatnim śnie, który był trochę dziwny, bo to straszne. A po śniło mi się, że spadam w przepaść i ze mną spadała masa ludzi, nie możemy się zatrzymać. Lecimy. W pewnym momencie wpadamy na siebie i się obudziłam. Dziękuję, to jest. Hej, nazywam się Madzia i jeden z moich najgorszych snów, który mnie prześladował w dzieciństwie, opowiada o tym, iż był pewien kościotrup, który jeździł na koniu i on zabijał wszystkie małe dziewczynki, a chłopców zamieniał w swoją armię kościotrupów. I stwierdziłam w tym śnie, iż nie chcę umierać tak szybko, dlatego przebrałam się za chłopca i przez cały sen uciekam przed tym kościotrupem, co przeżywałam przez około 5 lat, czyli przez 5 lat uciekałam przez kościotrupem, przebrana za chłopca. Dziękuję. Cześć, nazywam się Justyna, nie mam snów. Dziękuję, do widzenia. Cześć, nazywam się Karolina. Mam tutaj takie zadanie, żeby opowiedzieć o moim ostatnim śnie, ale najczęściej nie pamiętam swoich snów tak konkretnie. Chociaż często mi się śni taki motyw, że są jakieś zawody lub coś takiego i jesteśmy wszyscy na linii jakby startu i jest wystrzał, że mamy zacząć biec i wszyscy biegną normalnie, a ja po prostu nie mogę, że nie wiem, powietrze jest takie gęste, po prostu nie mogę się przedrzeć i zawsze wtedy mam takie uczucie, jakbym spadała i w ogóle takie beznadzieja i zawsze jest, po prostu jest jakby taki przełomowy moment, w którym się budzę, że na przykład upadam i wtedy się budzę i albo takie różne rzeczy. Dziękuję. Cześć, jestem Marta i gdy miałam 7 lat, śnił mi się klasyczny koszmar. Po prostu idę sobie ciemną ulicą, zatrzymuję się, a na ławce widzę ciemną postać, coś jak Dementor z Harry'ego Pottera. W kapturze, w długim płaszczu. Nagle odwraca się i spogląda na mnie swoimi dużymi, okropnymi oczami. Jest kościotrupem. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłam się z krzykiem. Dziękuję. A to jest dobra rodzina? A może to ja się wyciągnę? No, jak sama. Albo to też, no zobacz. Jak sama, no tak to. Jest to montaż. Zeżarli mi kaliczkę. Normalnie kaliczkę. Dotarliśmy do naszego ostatniego celu, prawda, Monia? Nie ma rolnych, nie ma celu.